Gościniec Radia Września 93,7. Dziś porozmawiamy o gwiazdach, a będą to gwiazdy polskiego sportu. Przy mikrofonie Tomasz Sternel, a moim gościem jest naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni, Stefan Tomczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Września. Już w środę w Ignasiak Sport w Chocieczy Wielkiej odbędzie się ogólnopolska konferencja lekkoatletyczna. Proszę powiedzieć, co się kryje pod tą nazwą? Konferencja to już piąta z kolei, tak jak żeśmy rozmawiali przed spotkaniem. Mieliśmy takich już 4 konferencje, wszystkie są poświęcone sportowi generalnie. Pierwsza to była konferencja poświęcona tańcom, druga koszykówce, trzecia siatkówce, czwarta to różnorodne formy ruchowe w lekcji wychowania fizycznego. Teraz przyszedł czas na lekką atletykę, królową sportu. Podczas tejże konferencji zostanie podsumowana powiatowa strefa sportu. To strefa, która towarzyszyła każdemu z biegów ulicznych rozgrywanych w ramach Grand Prix Powiatu Wrzesińskiego na 10 km. Jak oceniacie ją wy, organizatorzy? Również ta konferencja poświęcona jest w małej części oczywiście podsumowaniu powiatowej strefy sportu. Jak wiadomo i pamiętamy, rozpoczęliśmy ją we wrześniu, zakończyliśmy w Miłosławiu. 5 imprez, cieszyły się one olbrzymim zainteresowaniem młodzieży. W podsumowaniu, jak wyliczyliśmy, to brało w niej udział około 1000 dzieciaków, także naprawdę przeszło do nasze wszelkie oczekiwania. Będzie kontynuowana, Stefan? Będzie kontynuowana w przyszłym roku, również przy okazji tych biegów, które są organizowane w poszczególnych gminach. Liczymy na jeszcze większą frekwencję, na jeszcze większe zainteresowanie. No, na tych imprezach po prostu widzimy, jak młodzież, dzieci łapią tego bakcyla sportu, a szczególnie właśnie tej naszej królowej sportu, lekkiej atletyki. Przejdźmy teraz do zaproszonych gości. Do Chocieczy Wielkiej przyjadą były i obecne gwiazdy polskiego sportu. Wymieńmy je sobie. No, przyjeżdża elita polskiej lekkoatletyki. Przyjeżdża Szymon Siłkowski. No, nasz miejscowy Tomasz Szymkowiak. Będzie Marcin Urbaś, będzie Marcin Lewandowski i będzie Sofia Enuj. Pytanie od kuchni. Czy łatwo było tych sportowców zaprosić do wrześni? No, nigdy nie jest łatwo taką elitę sprowadzić do wrześni jeszcze w jednym czasie. Konferencja ma służyć podniesieniu jakości pracy naszych nauczycieli, trenerów. Również jest skierowana do ludzi biegających, trenujących trochę lekką atletykę, do tych amatorów tak zwanych, których we wrześniu przybywa z roku na rok. Niewątpliwie pomógł mi w tym Tomek Szymkowiak. Wiadomo, wrześnianin, który ma olbrzymie kontakty, szerokie kontakty z tymi sportowcami. Także jego znajomości, jego kontakty pozwoliły na to, że sprowadziliśmy tyle naprawdę fajnych gwiazd do wrześni, żeby opowiedzieli o swoich właśnie doświadczeniach, żeby przekazali tą wiedzę, którą mają naszym nauczycielom i trenerom. Tomek zresztą gwoli wyjaśnienia miał być dzisiaj z nami. Niestety zatrzymały go sprawy rodzinne. Pozdrawiamy go serdecznie. Jestem przekonany, że nas słucha. Te gwiazdy, o których sobie mówimy, przynajmniej część z nich wystąpi z prelekcjami. Na jaki temat? O czym będą mówić? Tak, prelekcję będzie prowadził Szymon Siłkowski. Będzie to trening miotacza na różnych etapach kariery, obciążenia i akcenty. Tomek Szymkowiak będzie prowadził warsztaty, kształtowanie wytrzymałości, różnica w treningu amatora i zawodowca. Właśnie ta część wykładu skierowana jest do tych ludzi biegających we wrześniu, których z roku na rok przybywa. Zresztą redaktor też biega, bo wie ilu biegających osób we wrześniu i w powiecie wrzesińskim jest. I Marcin Urbaś, poprowadzi na konferencji temat właściwa konstrukcja rozgrzewki kluczem do optymalizacji techniki biegu. Mamy jeszcze taką fajną część przed konferencją, która będzie się odbywała w Liceum Ogólnokształcącym na hali sportowej. Marcin Lewandowski z Tomkiem Szymkowiakiem będzie prowadził lekcję wychowania fizycznego. Taką rozgrzewkę z pewnymi elementami lekkiej atletyki właśnie z młodzieżą liceum i również zaproszonymi dzieciakami z różnych szkół wrzesińskich. A trójka, czyli Szymon Ziółkowski, Marcin Urbaś i Sofia Enui będą rozmawiali z młodzieżą na auli na tematy właśnie swojej kariery sportowej. Rzecz najważniejsza, kto w tej konferencji może uczestniczyć? Wiem, że zapisy trwały do 4 października. Jakim zainteresowaniem się cieszyły? No, zainteresowanie przerosło w tym roku nasze wszelkie oczekiwania. Zgłosiło się 140 osób i musieliśmy zamknąć listę, ponieważ no, więcej miejsca w tym miejscu, gdzie organizujemy tą imprezę, nie mamy. W tej konferencji uczestniczą generalnie, ona jest skierowana do nauczycieli powiatu wrzesińskiego, do nauczycieli oczywiście wychowania fizycznego, do trenerów lekkiej atletyki, ale również do osób biegających, uprawiających lekką atletykę. Przypomnijmy na koniec najważniejsze informacje. Środa, Ignasiak Sport, początek o godzinie 11.30, jeśli się nie mylę. O godzinie 11.30 w szkołach, a o 13.00 w Ignasiak Sport. Ja najbardziej czekam na przyjazd Marcina Lewandowskiego, który słynie z niewyparzonego języka, a pan?
No bardzo ciekawą osobowością jest Sofia, no i oczywiście Marcin Urbaś, który jest naprawdę profesjonalistą, jeżeli chodzi o przygotowanie takich wykładów. Tomek dał taki sygnał, że jego zajęcia cieszą się generalnie największym zainteresowaniem. Jest po prostu takim typowym profesjonalistą, który potrafi prowadzić tego typu zajęcia, wykłady, warsztaty właśnie dla trenerów i nauczycieli. Z pewnością będzie się działo. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Moim gościem był Stefan Tomczak ze Starostwa Powiatowego we Wrześni. Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich w środę. 93,7 Radio Wrześni. Najlepsze, polokalne.